przedłużamy umowę z firmą Lotos o kolejny rok. Paliwo z Lotosu będzie napędzało polską koszykówkę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w tych trudnych czasach, zaraz po covidowych, mam nadzieję, z polską koszykówką nadal zostaje firma Lotos i będzie wspierała naszą dyscyplinę. To jest współpraca oparta na tym, że Liga przekazuje paliwo do klubów NRD Basket Ligi, Polski Związek Koszykówki przekazuje paliwo do klubów NRD Basket Ligi Kobiet, więc cała koszykówka, czyli na najwyższym szczeblu, jeździ na paliwie Lotos, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi. Tak, to prawda, że firma Lotos zauważa koszykówkę, ale trzeba też pamiętać o tym, że największe sukcesy właśnie są za nami, ale też przed nami, myślę, bo pamiętamy wszyscy, po 52 latach transowaliśmy na Mistrzostwa Świata, 8 miejsce na tych Mistrzostwach Świata. No i cóż, życzymy i liczymy na to, że nasza reprezentacja wywalczy na parkiecie ten awans i pojedziemy z dwoma reprezentacjami Polski na Igrzyska Olimpijskie, co byłoby świetnym, myślę, że zwieńczeniem. No i walka w Tokio wtedy i w koszykówce 3x3, bo trzeba pamiętać, że jest tylko 8 drużyn o złoty medal olimpijski. No i też walka w koszykówce 5x5 wtedy o jak najwyższe cele, o medale, czego dawno nie byliśmy świadkiem w polskiej koszykówce.